A witam serdecznie w poniedziałek. No, miało nie być puszek na moim kanale, ale dzisiaj jadę tu z żonką do Ustronia, sprawy załatwiać troszkę poboczami, bo tu się chciałem o robotę zapytać. Też jest taki zakład, gdzie łożą śmieci. No i przejeżdżając, jeszcze za chwilę, ten filmik to dam jutro, bo dzisiaj już jest 4 dane. Przejeżdżając, tutaj żona zauważyła, bo ja tam patrzyłem na drogę, ile pieniędzy leży tutaj normalnie, drodzy moi. No, wstyd, a raczej grzech się nie zatrzymać, nie pozbierać, nie, molet. Chociaż nie mam rękawiczek przy sobie, ale dzisiaj to zrobimy tak na żywca. Spontaniczna akcja rów. Zaczniemy od tego momentu. Kochani, jest energetykuę. Mówiąc po francusku. Teraz tak. Tutaj. To są takie puszki, gdzie wiecie, ślimak czasem albo skisłe takie piwo. No cóż, będzie trochę nieładnie pachniało w aucie. Niesamowite. Jakie zbiory. No poczekamy, aż się zleje. Ziemia w środku. Chyba te puszki będą mi towarzyszyć jakiś czas. Błyskawiczna, spontaniczna akcja rów. Poniedziałek 16 listopada. Nie wiem, czy mi ta reklamówka wystarczy. Oj, panie kolego, zawodowy. Jakaś kumulacja tu nastąpiła w tym miejscu. Błyskawiczna akcja rów poniedziałkowa. Co mogę jeszcze powiedzieć ciekawego? A tu jeszcze zostawiłem, tam się jedna zlewa puszka, tu też się powinna. Korzyści są dwie. Środowisko będzie oczyszczone. Trochę, bo butelek nie zbieram. Ja będę miał trochę zarobione. Też niedużo. Zaraz tutaj ryzyko nieco. Po tą puszeczkę. Może kiedyś będę miał kamerę, to będzie to ładnie wszystko wyglądać. Na razie telefonem komórkowym. Czasem właśnie taka zupa ze ślimaka, jak tam ślimak wejdzie, się rozłoży w tym piwie. To jest nieprzyjemne. Ale widzicie państwo, widzicie panie i panowie, ile puszek w rowie. No, troszkę posprzątane. Tam wracam po tą jedną, co się miało zlać pod drzewem. Zlać się miało z niej to, co tam w niej było. Troszkę posprzątane środowisko. Żona mówi, zobacz, ile puszek. Już puszek tutaj nie ma żadnych. Są wszystkie reklamóweczce. Środowisko skorzystało, ja trochę zarobiłem. Potoczek tutaj zawija, robi zakręt. Przejdę się kawałek dalej, jak już tu jestem. Może będzie dalej. No tak, coś się tutaj... No tak, no już jakieś tutaj są... Nie wiem, co to za okolica, taka okolica puszkowa. Puszkowa.
tutaj inne marki w tym miejscu. Jeszcze trochę miejsca mamy. Dobra. Jest full reklamowa, full. Idę stąd. Bo nie, no nie pójdę chyba dzisiaj stąd. Aha. Jeszcze harnasia przytulimy. Dobra. Trzeba się brać. Nie mam ani rękawiczek, ani worków w aucie, tylko żonę. Żona moja. Oko ma wyostrzone na puszki teraz. Trochę natury pokażemy. No, woda płynie. Mówię do widzów, Jaździa, że masz oko na puszki wyostrzone. Taką mam żonę, to ma oko na puszki wyostrzone. Zauważyła. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.